W piątkowym koncercie w Kościele Mariackim wezmą udział przyjaciele, byli uczniowie oraz osoby, z którymi współpracował profesor Stanisław Moryto. Wśród nich będzie Anna Ignatowicz-Glińska, która jest prodziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego. Notabene wydział, który był nazywany przez profesora Moryto, jak, gdy był rektorem, mówił, że wydział etc., etc. Całkiem słusznie. Potem Natalia Zanni, która jest jego absolwentką klasy kompozycji. Andrzej Karałow, też najnowszy, że tak powiem, nabytek profesora. Utwory przygotował również Michał Sławecki, czyli obecny dyrektor artystyczny Legnickiego Konwersatorium Organowego, a wszystko dopełni muzyka napisana przez samego profesora. Bardzo miła i sympatyczna przygoda z wielu względów. No, jakby my jesteśmy organicznie związani z tego rodzaju muzyką, z jego klasą, z jego sposobem bycia, z jego sposobem uczenia kompozycji. No i postanowiłem dlatego, oprócz samego faktu, że wziąłem swój chór, którym kieruję, i Polską Orkiestrę Radiową, postanowiłem poprosić o zadyrygowanie pierwszą częścią koncertu też jego absolwenta, Rafała Janiaka. Wstęp na koncert jest bezpłatny, podobnie jak na wszystkie w ramach 31. Legnickiego Konwersatorium Organowego.